Cześć wszystkim, tu Marika i Judyta. Byłyśmy w okolicy, więc postanowiliśmy zrobić włam na kanał po świadomość i myślę, że w sumie nudzi nam się trochę, więc postanowimy zagrać sobie w poterową grę. Tylko myślę, że przydałaby nam się pop świadomość. Cześć wszystkim, dzisiaj właśnie dostałam mini włam. Jestem z dziewczynami, mam nadzieję, że jesteście, znacie w sumie dziewczyny. To są Weasley Girls i na pewno musicie zasubskrybować je i na pewno będziecie mieć linki na dole, linki gdzieś tutaj i w ogóle wszędzie linki. tak będzie, ja tak zedytuję. No i co? Bawimy się dzisiaj? Tak, bawimy się w Kiss Mary Crucio. Tak, przygotowałyśmy, raczej nie ja, tylko dziewczyny przygotowywały kociołek. Znaczy ja udostępniłam swój kociołek magiczny, a w środku mamy karteczki z trzema osobami, postaciami właściwie z Harry'ego Pottera i będziemy losować i mówić, kogo, za kogo byśmy skrucjowały, a kogo byśmy pocałowały. Więc co, zaczynajmy! Dobra, to kto zaczyna? To możesz zacząć, twój kanał. Mój kanał? No, tak. Dobra, okej, uwaga. Jesteś gościem, dzisiaj to zacznij. To, jestem gościem, faktycznie. Dobra, zaczynamy. Lockhart, młody Tom Riddle i Cedric. Musiałam Lockharta wyciągnąć jako pierwszego. Dobra, młody Tom Riddle, Cedric. Dobra, to I'm sorry, sorry not sorry, but Cedric is out. Wiedziałam. Cedric to Crucio. Lockhart, myślę, że Lockhart Kiss i młody Tom Riddle byłby Mary jednak, bo no młody Tom Riddle to jednak skrada serce. Przepraszam, on jest piękny. I myślę, że też jakby lubię postać Toma Riddle, jak był młody, bo mimo wszystko był taki ambitny. No i przy takim mężczyźnie mogłabym się dobrze czuć. A Lockhart jest zbyt głupi, żeby coś więcej niż tylko Kiss. No a Cedrica najmniej lubi. Umie łączyć literki. No. Tak, a Cedric jest jakby dla mnie postacią taką mdłą, więc nie miałabym. I'm sorry. A ty kogo byś? To byłoby Mary Cedric raczej. Okej, żampotyki. Normalnie, a w razie czego to umiera młodo. Aha, zostawia fortunę. A mąż byłby kurzony. Tak, hard, no bo to wiadomo, raz i potem, a zabiłabym Lidę, no bo no sorry, ja załysy mi jakoś nie bardzo, no a wyrośnie na co wyrośnie. O nie, to ja bym chyba, kurde, to jest ciężkie. Znaczy ciężkie. Nie, to sorry, ja bym skrucjowała Lockharta. Ja wiem, że to, on jest takim szczeniaczkiem, ale nie bym go skrucjowała. O nie! Najgorzej. Pocałowałabym się z Tomem, bo on jest taki nice. Kisable. Tak, ale myślę, że Cedric mógłby być lepszym materiałem na męża. No w sumie tak za stara, żeby całować z młodym Riddle. Jestem za stara dla młodego Riddle. O nie, nie. Nie słyszałam. Set bathroom. Więc pierwsza, out. Chciałem gdzieś, żeby się nie schylać cały czas po niego. Dobra, to ja będę go trzymać na kolana. Dobrze, Firenzo Araguki Graupo. Dobre tryja, nie to tak, to na pewno byłby Crucio Aragog, bo nie znoszę pająków. Panicznie się ich boję wręcz. Ale my grałby cię zjadł, jakbyś miała go nawet pocałować. No myślę, że jednak z tym bym poszła, powiem ci. No bo jednak słowa z tym mogą być ciężko. No i powiedzmy, no tutaj poszliśmy na to, bo on przynajmniej potrafi konwersację poprowadzić. Co prawda bardzo mdło, bym powiedziała, ale potrafi, nie? Zmieściłby się do domu dla mnie. Dobra, teraz... No ja myślę, że zrobiłabym tak samo. Tak, też tak? Aragoga, bo też nienawidzę pająków. Bym skrucjowała, Graupa bym pocałowała i uciekała, a no Firenze w sumie był chyba nawet taki przystojny, bo tam laski za nim ganiały i w ogóle. Lawendę, tak, była zakochana. Tak, więc myślę, że chętnałabym się z Firenzą. To jest w sumie trudne, bo ja nie lubię bardzo... On mieszkałby w stajni. Nie. Boże. Ty mieszkańcu. Miałby osobny pokój, prawda? Mi się w sumie... To jest trudne dla mnie, bo... Ja bardzo nie lubię postaci Graupa. Dlatego chciałabym. Tak, ale mnie irytuje. No jest, ale w sumie mnie irytuje. Troszeczkę. Tylko mnie w ogóle mało wnosi do serii. No. Ale też właśnie nie za bardzo lubię pająki, ale w sumie chyba wola. To będzie bardzo kontrowersyjna rzecz. Nie mów tego. Nie rób tego, nie! Mary Aragog. O nie!
i Spirenzo i grał w Crucio. O, opuszczonej, mojemu się mnóżyk i to oczy. Ale jakbym wyszła za niej, miałabym dużo dzieci, to no. fakt, ale nie musiałabym jakby tego... Dzieci. Tak, ale nie musiałabym nic robić, żeby mieć te dzieci. Tak, on i on by sobie mieszkał w lesie, a ja bym sobie robiła swoje i miałabym na pewno jakby... po angielsku mi tylko słowo protection. Do tego, że w kulturze suchej pająków. Że musiałabyś zostać matką roju. Ale... spiders. Oczywiście tak by było. Nie, po prostu bym miała troszeczkę, tak że powiem... separacji. Separacji, dokładnie. Lecimy dalej. Mariko. Chyba to mamy. Mamy teraz trio z trójmagiczne trio. Tak, trójmagiczne trio. Krum, Cedric i Flair. To jest trudne, no. Znaczy myślę, że tutaj znowu poszłabym, że hejtnałabym się z Cedriciem jednak. No, to ja myślę, że tak Hufflepuff. Jakby nie, no mi się wydaje, że on byłby dobrym materiałem na męża kiedyś tam. Jakby taki, no... Tak, ambitny, taki, no jakby przeżył. No więc myślę, że tak. Okrutne. Ale tu mam problem. Kogo skrucjować? Flair czy Kruma? A z kim się pocałować? Krum jakoś mi się aż tak mega w filmach nie podobał wizualnie. On teraz wygląda fajnie, ten aktor. Ale Flair taka ładna. Myślę, że może skrucjowałabym Kruma, bo on może jakby by to bardziej przeżył. W sensie, że to jest jednak... przeżył, no, w sensie nie, no, że to jest facet, więc może jakby aż tak by go to nie bolało, a jednak pocałowałabym się z Flair. Tak, w sumie to kobiety chyba są lepsze w znoszeniu bólu generalnie, nie? No to troszkę tak, fakt. Dobra. Judy? Ja bym się chętna z Flair. Mamy udowodnione, że tak powiem, że to jest dobry materiał na żonę w książce. No, w sumie racja, no. Tak, no nie wiem. W sumie ciężko z jednej strony. Bo generalnie wolę postać Kruma niż Cedrica, ale z drugiej strony, że tak powiem, to bardziej, że tak powiem, w moim typie gdzieś tam Cedric by był niż Krum, więc chyba też bym Krum. Czemu Krum też jest małomówny, tak jak na nie? Ale to nie było charakterze, tylko że wizualnie. No. No, tak. Okej, okay, dobra. No. Czyli Cedric... Krum masz za dużo kiss, a Krum... masy mięśniowej. Tak? Tak. Cedric kiss, a Krum... Krucio, o Boże, nie Krum. Tak? A Hamofle przecież żoną, dobra. To ja, wiadomo... Raczej Kruma. Cedric out! Czyli Crucio. Mój mężu. Myślę, że pocałowałabym się z Flair, a Krum jednak byłby moim mężem. Tak mi się wydaje, to by było. Ja też myślę, że problem z akcentem, żeby wiesz, komunikacja. Ja na przykład właśnie lubię akcenty bardzo i ja lubię takie twarde akcenty. Nie, nie. No Krum jest dosyć zabawny. Hermionina. Tak. I love it. Na przykład bardzo lubię postać, którą gra w kryptonim Uncle Armie Hammer. No. I on ma tam ten rosyjski akcent. No, i ja jestem zakochana w tym rosyjskim akcencie, jakkolwiek to jest złe. A nie lubię polskiego, ale to wiadomo, mi się wydaje, że to jest spowodowane tym, że no po prostu jestem Polakiem. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, to ja biorę taką cienką. Te cienkie Marika wycinała tylko ja. Dobra, czyli mamy Silver Trio, Ginny, Luna, Neville. No to tak, bierzemy bardziej postacie filmowe czy książkowe, bo to jak jest to sobie, jak sobie życzysz. Nie, no, i tak Lunę bym skrucjowała, I'm sorry. Ale po prostu z tej trójki to jakby ją najmniej lubię. Okrutna jestem, wiem. Chociaż chyba zrobię to samo. Nie, nie wiem. Myślę, że w Zadzin... jest trudne. No wiem, za Ginny bym wyszła, bo ona jest spoko, w sensie jako żonę. Bardziej w sumie w tym dziecku przeklętym to widać. Ale wydaje mi się, że ona by była lepszym materiałem na żonę. No, a Neville'a bym pocałowała, ale ja ogółem uwielbiam bardzo postać Neville'a. No. No więc... ale nie, no myślę, że bym została przy tym. Ginny, Mary, a Neville kiss. To ja się podpisuję pod tym. W sumie tak jak teraz pomyślę, to też jakby lubię Lunę, ale jakby Ginny bardziej jednak, mimo że jest duży jakiś tam hejt na nią, to ja ją bardzo lubię. Nie miałabym serca skrucjować Neville'a. Tylko tym bardziej, że jego rodzice byli torturowani. No, tak, nie było okropne. Nie mogłabym tego zrobić. A Luna jest jakby też jest silna babka. Chociaż z drugiej strony Ginny też jest taka no, silna babka. Ale tego w książkach nie. Ja no jej tak, biorę postacie z książek akurat. No tak, więc ale myślę, że w sumie Ginny też mogłaby to Crucio tak bardziej może przetrwać. No w sensie, że Weasley! Tak. Weasley have... No. Ale nie, podpisuję się pod tym, tak. Crucio Luna. Sorry Luna. Nie, to ile tutaj hejtnę Ginny to tak, to no nie, myślę, że krucowanie Luny to jak kopnie dzieszczyniaczka i nie może. Tak samo z Neville'em. Ale Neville przecież sam się kuźwa pchał, żeby go krucjowali w tej ostatniej części. No bo on był... No właśnie, więc męski. Jak chce, jak lubi, to niech ma. On jak lubi. On jest przyzwyczajony już. Nie, nie mogłabym mu tego zrobić. Nie, no, więc. Czyli jak? Więc hajtnąć Ginny, całować Lunę i Neville Crucio. Okej. Okay. Pa. Dobra, Judy. To musi.
Lucius Bella Draco. Ciekawe. Bardzo takie, bym powiedziała, bliskie. Całkiem inne charaktery teraz mamy, nie? Znaczy postacie. No. Jest ciężki, muszę tu pomyśleć chwilę. No. Ja już chyba wiem, to jest najlepsze. Jeszcze tak, powiedzmy, że chyba w dłuższym rozrachunku to jednak jest Draco, on ma dużą fortunę. I jest najmłodszy z nich wszystkich. No to może z drugiej strony wejść ze starszego, bo szybciej umrze. I zostaniesz z fortuną. No i będziesz mieć, wiesz, mam do więzienia, więc nie mam za bardzo fortuny. Na jeszcze Draco jest dziedzicem, tak? No w sumie tak. No właśnie, no. Co obawiam Bellę, bo jednak między Lucjuszem a Bellą to Bella jednak myślę, że dla mnie lepiej wypada. Mi się Lucjusz ciekawe. Nie podoba. Ciekawe. Więc no... Nice jest Lucjusz. No ja bardzo, ja jestem bardzo Lucjusz, dlatego... Lucjusz w ogóle nie podoba. Jesteśmy stare po prostu. Chyba tak. Myślę, że tak. Przekazuję. Wczoraj właśnie o tym rozmawiałyśmy też. My lubimy starszych, że tak mamy. Przyznałyśmy się. Dobra, no to tak, Bella, Crucio oczywiście. Myślę, że Draco Kiss i Lucjusz jednak Mary. Nie wiem, czy muszę coś tutaj więcej tłumaczyć. Po prostu Belli nie lubię. Zabiła Syriusza, tak? A ja bardzo lubię. Ja lubię postać, bo ona jest fajnie napisana, ale tutaj bym się z tobą zgodziła, bo jakby chętnęłabym się. Chociaż nie wiem, czy też bym się nie chętnęła z Draco. Bo jednak Lucjusz był takim typowym tchórzem, a Draco trochę tak, on już się. On był ciekawą postacią. Też właśnie się zastanawiałam, co potencjał. Jest tak, więc chętnęłabym się z Draco, a Lucjusz nie pocałowała. Ja bym. Nie wiem w sumie, dlaczego chciałabym wyjść za Lucjusza, ale myślę, że po prostu. Widok takiej pięknej twarzy, co ja nie, to może miło, nie? Te włosy. Ta różdżka! No. To tylko dlatego w sumie. Ta różdżka. O nie, to źle zabrzmiało. Dobra, to jest family friendly. O nie! O nie, że to są podsmaci! Tak, a więc James, Remus, Sirius. Buja! To jest zło, to jest taki po prostu diabełek się tutaj rodzi. No, to jest i tutaj też. To jest ciężki pomysł, wypraszam sobie. No, bo to musiało po prostu się tu pojawić, nie? Ale myślę, że wyszłabym za Jamesa. Jakby abstrahując od tego, że on umarł czy coś takiego. Tak, nie, wyszłabym za Jamesa, bo jakby z tej trójki, no jakby Remus dla mnie nie był super materiałem na ojca, jednak on był mega taki tchórzem, chciał uciec, więc absolutnie bym go, tak, absolutnie nie wzięłabym go, jak go lubię, to nie wzięłabym go jako materiał na ojca, Syriusza też nie oszukujmy się, jakby no Syriusz, no nie, no na ojca nie, więc James jednak tutaj wygrywa. No, ja wiem, co ty zrobisz. Tak, że już planujesz rodzinę, słuchaj. Z Syriuszem bym się pocałowała, a niestety Remus, przepraszam, ale Crucio. Remusik. No to ja tak, na pewno bym z Syriuszem się pocałowała, to już jakby that's obvious. Chociaż kocham w sumie Syriusza, więc... Ale czy chciałabym za niego wychodzić? Że jakie wiesz, bo moje życie pełne przygód. On też jest bogaty, pamiętaj, i nie ma dzieci. No. W sumie. Nie, to może Syriusz jednak bym wyszła za Syriusza, pocałabym się z Remusem i James poszedłby na... Wiedziałam, że tak zrobi! I'm sorry. Przepraszam James, a Zosia się nie mówi o umarłych, ale w sumie wszyscy nie żyją, więc... No, true. Sad but true. Wydaje mi się, że ja tak jak Marika, bo no jedno z nich wszystkich to najbardziej lubię postać Jamesa, jestem gdzieś tam fanką. No a jeśli chodzi o pocałowanie, no to jednak, nie wiem, ten wąs po prostu... Wąs? Ej, wąs ale... takiego wujka. Ej, ale Syriusz też ma wąsa. Ale on ma bardziej zarost cały, a nie sam wąs. Okropny. Czekajcie, Lupin ma wąsa? Czekajcie, tak, ma sobie takiego wąsa. No. Ja sobie zapomniałem, jak wygląda aktor. No ale co, dobra. Ale ja powiem wam, że... jest nauczycielem, a to nie jest dochodowy. O nie. Ale jest super nauczycielem. Ale miałabyś małe szczeniaczki. Szczeniaczki. O nie. Crave, Goyle i Zawini. Ale w sumie... Esencja skraba. W sumie Zawini był przystojny. Ja sobie go wyobrażam jako przystojnego. Przynajmniej w filmach taki był. No. Nawet nice. I sobie wyobrażam też go, że on jest raczej mimo wszystko taki bardziej przystojny. Więc ja bym może go poślubiła. Krab. Krab to jest ten niższy, prawda? Tak, ten gruby. No to go bym zabiła, ten, który umiera, to niech umrze. I Goyla bym pocałowała. No to ja się z nim podpisuję. No ja też. No. Plus, a, chyba ma bogatą matkę. Tak. A, tak no to no, moja matka się o tym dowie, niczym Draco z ojcem. No, dobra. To co, poszło szybko. Tak. Proszę. Tutaj jeszcze na drugą stronę. Umbridge, Peter, Voldemort. Dobre trio, dobre trio. No.
takie nienawidzone. No, w sumie. Chociaż Voldemort szczerze mówiąc najlepszy z tych, z tej trójki. Tak, najłagodniejszy taką opcją jakby. Taki jakby, no. Ale jest łysy i nie ma nosa. Tu mimo wszystko chyba spodziewałabym Petera, bo ile Umbridge bardziej nie lubię, to Peter jest po prostu obleśny. No, wyobraź sobie go pocałować. No, thank you. Fu. To myślę, że pocałać Voldemorta i katnąć Umbridge, bo on ma kupę kotów, więc jakby ją wykończyć szybko, to zostaje ci kotów. To zostaje kupa kotów. To jest trudne. A po Voldemorcie zostałby mi wąż. 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 Nie, bo on też nie żyje przecież, nie? No, no zależy jakby w którym miejscu się stawiamy. Dokładnie, no to są racja. To jest trudne. No, nie ciężkie. Wiem. Jakby, ufu. Ja nie mogę mieć kotów, bo ja mam alergię na koty, więc Umbridge mi odpada, więc chyba pocałowałabym Umbridge. Bo jakby... I tak dobrze, że nie skrytywałaś się. Peter jest obraźliwy w szczurach. No właśnie, jakby mniej mnie obrzydzają niż Peter i Voldemort, no jeżeli chodzi o takie, no jakby... To jest śmieszne. No. Wiesz, Umbridge nawet może być śmieszny, po prostu widok jej twarzy potem. Więc może Petera bym skrytywała, a wyszłabym za Voldemorta. Ale bardziej na takiej zasadzie, że mieszkasz w osobnym pokoju i podbijaj sobie świat, a ja będę gotować. Nie umiem gotować. Kura do woła. Tak. Ja jednak, może będę, chwila, muszę się zastanowić, ale... Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Peter jest obrzydliwy. Sorry, ale ten aktor jest po prostu też obleśny. No i tak, jest charakteryzacja, że tak powiem. On jest dobrze scharakteryzowany też. Ja bym powiedziała, ej, a nie. Dobra, nic, nie. Miałam przez chwilę jakiś przepłysk, ale co? To byś mogła mieszkać z kotami. No ja bym mogła, to nie jakby... Ale Umbridge jest taką osobą, która po prostu... No, już najbardziej wszyscy nie znoszą. Wszyscy tak mają, ale... Mogą a nie, się torturować Peterem. Melinaserom. Arszenik do obiadu. No. Nie, wyszłabym za Umbridge, pocałowałabym Voldemorta i Peter na odstrzał. U każdej z nas Peter na odstrzał. I'm sorry. Czyli jednak Peter jest bardziej taką znienawidzoną, myślę, postacią niż Umbridge mimo wszystko. Bo myślę, że też przez to, nie tylko, że wygląda obrzydliwie, ale też... Personalny jest bardziej, tak. Bo Umbridge to jest ktoś z zewnątrz jednak, nie? A Peter to był ich znaczy, ona po prostu tak jest wredna, tak? Ona jest zła do szpiku kości, ale nie na takiej zasadzie, że no... Jednak bardziej nas... Ona jest uosobieniem zła, a Peter po prostu no był boli szują, sobie. To jest po prostu szuja. Och, nie! O, to będzie dla mnie łatwe. Molly Tongs i McGonagall. Easy peasy. Chociaż w sumie teraz tak jak pomyślę, no to może tak, chociaż nie wiem czy myślisz tak samo jak ja, ale ja bym tak... Wyszłabym za Molly. Właśnie, no że Molly jest dobrą gospodynią. Tak, ona jest dobrą żoną. Wyszłabym za Molly, ja nie umiem gotować, więc Molly byłaby dla mnie idealna. Pocałowałabym McGonagall, a skrócowałabym Tongs. No tak, that's easy. Tak, McGonagall dużo bardziej lubię niż Tongs, jakby ja w ogóle nie rozumiem hype'u. Ja w ogóle nie lubię Tongs za bardzo. Czy ja ją lubię, ale bez, że tak powiem, bez fanfarów. Aczkolwiek ja myślę, że nie wiem, czy mnie hype na McGonagall, bo jednak bardzo lubię tą postać, że tak powiem. Ale jakby, tak sobie myślę, że właśnie Molly byłaby fajną żoną. Po prostu o tym myślę, ale też się zastanawiam właśnie na McGonagall. Tak, ale McGonagall, mogłaby, fajny romans by był z McGonagall. To jest tak, z Molly wyjść, a mieć tak, Molly no, sobie, nie? No, a mieć romans z McGonagall i no to masz dwie pieczenie na jedną ogniu. No, a Tongs się ma. Nie? Nie zgadzasz się? No, nie wiem w sumie. Skrócujesz Molly? Ciężko mi, że tak powiem, wybrać. Weasley Girl skrócuje Molly? Oh my god. Wyszło szydło z wodka. Z kim się całować, no to jednak wiesz, to jest jakieś 40-50 lat różnicy troszkę. I Molly jest, że tak powiem, w dobrym związku. No Tongs i Remus akurat nie lubię, to by mi tam nie przeszkadzało, że tak powiem, ale... Nie wiem, czy ci to wybaczę, ale niech będzie. Ja proszę cię bardzo. Teraz ty. A bo ja mam takie krótkie i nie zachęcam tylko... O, dobra, o. Ciekawe. Percy, Barty Crouch i... Senior oczywiście i Knot. To też jest... To jest w sumie łatwe, cringe'owe dosyć. A, chociaż w sumie z drugiej strony lubię aktora, który gra Bartiego. Wydaje mi się... Seniora? Tak, wydaje mi się dosyć przystojny. Wiem, to będzie... To jest kontrowersyjne. No właśnie, to znowu wąs! Ale mi wąs nie przeszkadza! On jest obrzydliwy, wiem, ale to można wiesz, zapuścić, kazać zapuścić po prostu no, taką zarost. No, ale w sumie to jest ciężkie. Crucio Knot, Barty Crouch, Kiss i Percy bym wyszła do niego. Bo ma fajną rodzinę, plus Percy się zmienił. I ja bardzo lubię Percy'ego za zmianę, której nie widzimy w filmach, ale tak, widzimy w książkach. Ale z drugiej strony mam ochotę skrócować Percy'ego za to, co zrobił. On nie był dobrym człowiekiem. Nie, przyjechać na Percy'ego, ale to ja prędzej pocałowałbym Knota, bo jednak ten wąsu Croucha mnie odrzuca, więc to jego Crucio. Ale w sumie Barty też był całkiem jakby spoko rodzinnie, w sensie, że no... Rodzinnie? Bo miał wystawił syna.
na Azkabanu, ale jakby słusznie, tak? No, tak, no musiał no, pokazać. Tak powiem, syn też nie bez powodu i gdzieś takie zapędy miał, nie? No, ale też musiał pokazać jednak, że on jest jakby sprawiedliwy i że każdego... Nie, ale też musiał chać na Aspersję, jakby patrząc na to, jaką miał rodzinę. Najwyżej bym się wyrzekła męża i pozostałabym z resztą. W rodzinie. Tak. No, tylko tutaj nie wiem, nie, chyba bym się prędzej hejtnęła z Bartim, a Knuta bym skurcjowała. No, kto jest okropny? Co? Nie hejtnięciu, tylko no, pocałowałabym Bartiego, a Knuta bym skurcjowała. Knut jest straszny, jakby... On jest okropnym człowiekiem, moim zdaniem. Jest tchórzem, jest dziadem okropnym. I nie ufa i ma, jest zaufany w sobie no. I no, to co jest zrobił... Jest kurduplem obleśnym. Nie. No, jest gruby. No. Dyskryminacja. Aha, to nie ja ciągnę. Dlaczego ja to zrobiłam? Wiecie, jak się jest grubym, można dyskryminować grubych. Umówmy się. Okej. Ej, no to jak to chuda osoba mówi, to tak nie wolno, tak? Nie można tak mówić. Przecież za chuda. Kurde. Krwawy baron i taki gruby mnich. O! O! To myślę, że no hajtnąć się z grubym mnichem. No bo no ile nie jestem fanką też, słuchajcie, fryzury na przykład. No to myślę, że jednak najlepszy materiał na męża tutaj by był. No w sumie Nick byłby fajny, jakby tutaj był. No, no nie wiem, po co właśnie tak chyba barona sprostować Irytka, no bo jednak Irytek, że tak powiem. Był irytujący. No i to taki jakiś poltergeist zawsze, wiecie, taki jakiś bardziej goblin człowiek, że tak powiem. No, podpiszę się pod tym. Nie hajtałabym się z baronem patrząc na jego historię. No, to sorry. Szczerze mówiąc, chyba ja raczej bym poszła wkrótce do krwawego barona, bo kurde, nie chciałabym umrzeć. Ale nie pocałowałabym Irytka. No, no. Właśnie, to jest to. Ej, a wyjść za Irytka? O, to jest to ryzyko. Było ciekawe. Nie, podpisuję się pod Judytą. No. Gruby mnich. Tak. No, zobaczmy. No, gruby mnich był taki... super. Więc gruby mnich na pewno bym wyszła za grubego mnicha. O, ale myślę, że pocałowałabym Irytka, bo to by było obrócenie w żart i bym była jednak krwawego barona. No, chociaż krwawy baron wcale nie był taki zły. Jak sobie tak przypominam, dla ślizganów był okej i w ogóle był okej. Był taki ten, ale nie za wiem. Za życia może niekoniecznie. No, za życia właśnie ten problem, spoko. Nie? To się pojawia problem. No. Dlatego, jeżeli bierzemy to jako żywi, a nie duchami, no to bym właśnie poszła w tą stronę. A jak, że jednak są duchami, to bym wzięła Irytka, jednak skrócowała, krwawy baron byłby. Kis. Kis i gruby mnich jednak. Mary. Mary. Przedostatnia. Garbaty Tom z dziurawego kotła. Credence, czyli tutaj mamy postać z fantastycznych zwierząt. I stąd Shank Pai. Ale mamy kawalerów! To jest! Niczym ten, jak te kawaler do wzięcia, czy no, no coś takiego. Albo ślub wzięcia. Chłopaki do wzięcia. Tak, się albo ślub od pierwszego wejrzenia, nie? O Jezu, nadają się tu wszyscy. O Boże, w sumie Tom ma swój interes, bo on ma dziurawy kocioł, więc to jest grubo. Ale jest garbaty! No to jak to idziemy tak trochę płytko, to to będzie to. No. Fazie też był garbaty, a jaki był kochany. Kurde, nie wiem. W sumie do Credence'a mam ciężko jakby patrzeć na niego, bo lubię aktora. No i to jest też problem, nie? No, Ezra Miller jest cudowny. No, fantastyczny. Wyszłabym za Toma, bo mam swój biznes i mogłabym prowadzić dziurawy kocioł razem z Tomem. Robiłabym się kremowe piwo. Tak. No tutaj mam problem, ale chyba pocałowałabym Credence'a, bo jest przystojniejszy, a Stana bym skruciowała, bo mnie odrzuca mnie jakoś Stan po prostu. To nie jest przystojny, nie. No nie. Ja bardzo lubię Stana w ogóle. Nie wiem dlaczego, lubię jego postać, jest śmieszny. Więc na pewno bym poszła chyba w pocałowanie go. Credence'a, wyszłabym za Credence'a, a garbatego Toma bym skrócowała. Mojego męża! A, no to ja myślę, że po co ma garba? Prędzej bym właśnie hajtnęła Toma, ale no myślę, że po co bym tutaj Stana, a Credence skrócę. Nie lubię jego postaci, jest dla mnie taka anemiczna po prostu. No, no jest, anemiczna. Ale, no, ale nie, jakby, nie wiem, ten aktor ma coś jeszcze takiego sobie, że się lubię na niego patrzeć. Po no, jest okropna fryzura. Ale jakoś nie wiem. Ma na imię Credence. Dobrze, że nie Szafa. Mogę nazwać dziecko Szafa Komoda. Dobra, to ja ciągnę ostatnie. No jak ładnie wyszło. No. Och, och. Fred, George i Bill! A ja wcześniej chciałam powiedzieć, że kurde, wyszłabym za Billa i no, no. Jakby podtrzymuję to. No ja mam to, że jeżeli chodzi o bliźniaków, to jednak wolę Freda niż George'a, więc... Wiecie, wszyscy grały dlatego, że umarł! No. Ja, nie dlatego. Ja go zawsze lubiłam od samego początku. Bo Fred jest, ma też, mi się wydaje, że więcej kwestii w ogóle w całej książce. Tak, i ogólnie, przepraszam, jest, ale aktor, w sensie James jest mimo wszystko przystojniejszy od Olivera, no. Więc jakby Fred, Kiss, Bill, Mary i George,
krucja. Przepraszam. W sumie ja jakby nie rozróżniam ich jakoś aż tak bardzo. No, w zasadzie oni są dla mnie jednym po prostu bliźniacem, więc ciężko. To jednego Mary, jednego Kiss i będzie. Nie, ja też bym wyszła za Billa. Okej. Chociaż w sumie z Fredem i George'em byłoby zabawnie, no. Ale... Ale fajny byłby romans, no. No właśnie, no. Nie, to tak, wyszłabym za Billa, a miałabym romans z Fredem albo z George'em, a ten, który by się jakby już później zdecydował, to bym go skracjował. George jest bez kucha, to nie. A dobra, to biorę Freda. No ja myślę tak samo w filmie. Wiesz, George, sorry. I'm sorry, so sorry. Stracił ucho brata, jeszcze go... jeszcze go skracjowałaś, miała matka, biedny George. Dobra, to dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że podobały wam się nasze dziwne wybory, tak naprawdę. I jesteśmy ciekawe, który wybór wam się najbardziej podoba. Tak, piszcie. Jakbyście wy przede wszystkim wybrali z tych najtrudniejszych, zwłaszcza na przykład, co tam było takie trudne, Umbridge, Peter i Voldemort. Czy ten, co był przed chwilą. Oj, chuncwoci, bo jesteśmy bardzo ciekawe, jak to wy byście rozwiązali. Najlepiej jeszcze uzasadnijcie dlaczego, bo to jest też najtrudniejsza rzecz, nie? No i co, dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz dziękuję dziewczynom za to, że były. A my chcemy was zaprosić na nasz kanał, bo niedługo wpadnie druga część tego zwania zabawy. Tak, kolejna partia, bo mamy dużo pomysłów, więc jeżeli podobał wam się ten film, to zapraszamy jeszcze do nas na kanał. Tak, już niedługo u dziewczyn na pewno się pojawi. No i co? Dziękujemy. Dziękujemy. Zostawcie łapki w górę, jeżeli się podobało. Subskrybujcie kanał. Nie tylko mój, ale też dziewczyn. No i co? Widzimy się już niedługo, za tydzień, w niedzielę. Więc do zobaczenia. Miłego dnia, miłego tygodnia, miłego wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie. I co? Hej. Cześć!